Nauczanie domowe, 2 czerwca. Księga Tobiasza, rozdział 3, wersety od 1 do 11 oraz 16 i 17. Ja, Tobiasz, zasmuciłem się, wzdychałem i płakałem. Zacząłem wśród westchnień tak się modlić. Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła Twe są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą. Ty sądzisz świat. A teraz, o Panie, wspomnij na mnie. Wejrzyj, nie karz mnie za grzechy moje, ani za zapomnienia moje i moich przodków, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Nie słuchaliśmy Twoich przykazań, a Ty wydałeś nas na łup, niewolę i śmierć, na pośmiewisko i na szyderstwa i na wzgardę wszystkich narodów, wśród których nas rozproszyłeś. Teraz więc liczne Twoje wyroki są prawdziwe, wykonane na mnie za moje grzechy, ponieważ nie wypełnialiśmy Twoich przykazań, ani nie chodziliśmy w prawdzie przed Tobą. Teraz więc uczyń ze mną według Twego upodobania. Pozwól duchowi mojemu opuścić mnie. Chcę odejść z powierzchni ziemi i stać się znowu ziemią, ponieważ śmierć jest lepsza dla mnie niż życie. Albowiem słuchać muszę wyrzutów niesłusznych i ogarnie mnie wielka boleść. Panie, rozkaż, niech będę uwolniony od tej niedoli. Pozwól mi udać się na miejsce wiecznego pobytu. Nie odwracaj Twego oblicza ode mnie. Panie, ponieważ dla mnie lepiej jest umrzeć, aniżeli przyglądać się wielkiej niedoli mojego życia i słuchać szyderstw. Tego dnia Sara, córka Raguela z Ekbatany w Medii, również usłyszała słowa o Belgii od jednej ze służących swojego ojca, że była ona wydana za 7 mężów, których zabił zły duch Asmodeusz, zanim byli razem z nią, jak to jest przeznaczone żoną. Służąca mówiła do niej: to ty zabijasz swoich mężów. Oto już za 7 byłaś wydana i od żadnego nie otrzymałeś imienia. Dlaczego nas dręczysz z powodu tych mężów? Dlatego, że pomarli? Odejdź zatem z nimi, abyśmy już nigdy nie zobaczyli Twego syna ani córki. Tego dnia była ona bardzo zmartwiona i zaczęła płakać. Poszła do górnej izby swojego ojca, chcąc się powiesić. Jednak zaraz opamiętała się i rzekła: niechaj nie szydzą z mego ojca, mówiąc do niego: miałeś jedną umiłowaną córkę i ona z powodu nieszczęść się powiesiła. Nie mogę w smutku doprowadzić do otchłani starości ojca mego. Lepiej dla mnie będzie nie wieszać się, lecz błagać Pana o śmierć, abym nie wysłuchiwała więcej obelg w moim życiu. I wówczas, wyciągnąwszy ramiona ku oknu, modliła się. I tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana wobec majestatu Boga. I został posłany Rafał, aby uleczyć oboje. Bardzo ludzcy bohaterowie Biblii. Zniechęcony, przybity i zgorzkniały starszy człowiek, Tobiasz. Smutna, rozgoryczona i w depresji wieczna narzeczona Sara. I chyba bez naciągania możemy powiedzieć o tym, że Sara była w rodzaju depresji, a Tobiasz był bliski takiego stanu. I zauważmy, że uzdrowienie przychodzi przez obecność. Obecność młodego Tobiasza, zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku. Dla starego Tobiasza to syn, który wierzy i realizuje wolę Bożą. Dla Sary to odpowiedni narzeczony, a potem mąż. I dwie różne postacie, dwa różne sposoby przeżywania tych stanów, no właśnie, obniżonego nastroju, zniechęcenia, który wyraża się w takim przeżyciu jęku, płaczu, które też pokazują, że mogą takim stanom niestety ulegać osoby bardziej impulsywne, i myślę, że Sara jest przykładem takiej osoby bardziej refleksyjnej. I tutaj przykładem takich sytuacji jest Tobiasz. Ale to, co ważne i podstawowe,
to stwierdzenie tego, że to nie te osoby są winne takiemu właśnie stanowi, który jest bliski depresji, czy wprost jest depresją. To nie one są winne. Bo myślę, że warto to podkreślić, warto to pokazać, a Słowo Boże tutaj właśnie to mocno akcentuje, że ani Tobiasz, ani Sara nie byli winni tej sytuacji. Oni znaleźli się w bardzo niesprzyjających okolicznościach. Tobiasz to uznaje. Jesteśmy w niewoli ze względu na grzechy, które naród popełniał. Uznaje to. Sara, jestem w takiej sytuacji, ponieważ nie znalazł się odpowiedni narzeczony, odpowiedni kandydat na męża. To presja zewnętrzna, złe słowa, a nie wewnętrzne przewinienie jest powodem tego, co się z nimi dzieje. I jeszcze raz to podkreślę, ponieważ wiele osób jest takich, że oskarżają się o takie stany. Oskarżają się o stany właśnie takiego zgorzknienia, zniechęcenia, obniżonego nastroju, niechęci do życia. Tak słyszymy, że Sara nawet chciała się powiesić. Bohaterka biblijna i można powiedzieć święta, która przeżywa takie właśnie poruszenia, takie pokusy, takie też uderzenia zewnętrznej presji, która została na nią wywarta. I słyszymy, że to zły duch Asmodeusz zabijał tych jej kandydatów na męża. Nawet wielu z nich pewnie już było narzeczonymi. Ale to, co Sara odkrywa, lepiej nie wieszać się, lecz błagać Boga. Inna rzecz, że ona błagała o śmierć. Ale lepiej jest nie wieszać się, ale błagać Boga. Co ona robi? Zmienia czynność. Nie chce robić czegoś niewłaściwego, ale podejmuje małą, drobną rzecz. Kieruje się do okna. Kieruje się na zewnątrz, kieruje się do Boga, który ma władzę i moc zmienić to wszystko. I podobnie widzimy, że Tobiasz przeżywa bardzo sytuację też taką, że on modli się: Panie, rozkaż, niech będę uwolniony z tej niedoli. Ale rozwiązanie tego znowu jest takie bardzo ludzkie. Bardzo dobra modlitwa. Panie, rozkaż, niech będę uwolniony z tej niedoli. Propozycja rozwiązania jest fałszywa. Chce odejść z powierzchni ziemi. To nie było rozwiązanie. I tak samo Sara. Ona myśli coś, ale rozwiązanie jest niewłaściwe. I tu jest właśnie ta istota, że coś, co ja planuję, myślę, jest ludzkim rozwiązaniem, niedoskonałym. I to bardzo dobrze widać, że my czasami modlimy się o coś i szukamy ludzkiego rozwiązania. Oczywiście takie, jakie nam się nasuwa. Ale te ludzkie rozwiązania nie są najlepsze, nie są dobre. Słyszymy, ich modlitwa została wysłuchana. Ale właśnie dzięki temu, że to była ta pierwsza część modlitwy. Nie modlitwa o sposób rozwiązania, ale o to, żeby Bóg to rozwiązał. I to się dzieje. Zauważmy, przez człowieka. Nie należy myśleć, że Bóg daje nam drugiego człowieka tylko przypadkiem. Że Bóg daje lekarza. Że Bóg daje psychiatrę, tylko przypadkiem. Nie, no właśnie Bóg daje rozwiązanie przez człowieka i podkreślmy to bardzo. To rozwiązanie jest dobre. Tą terapią dla obojga jest Tobiasz, młody Tobiasz. Tą terapią jest druga osoba. I Bóg chociaż posyła anioła, to jednak posługuje się osobą, posługuje się człowiekiem. Więc nie myśl, że przychodzący anioł zmienia wszystko natychmiast. To jest pewien proces. Widzimy, to się dzieje w czasie. Anioł posłany powoduje rozpoczęcie pewnego ważnego procesu, że ten, który jest w depresji, ten, który jest w zniechęceniu, znajduje światło, znajduje właśnie przyszłość, znajduje drugiego człowieka i znajduje rozwiązanie. Boże, ale też poprzez ludzi.